dzień, dobry wieczór. Z tej strony ponownie Starki. No i widzimy się w grze Dicey Dungeons. I tak, dziś powracamy kolejny to już raz naszego nieszczęśliwego złodzieja. Tym razem w tendencji wzrostowej. Będziemy tak na przemian dosłownie skakać między jednym a drugim, aż to ukończymy. I tak, co tu mówić. Dzisiaj obudzimy się, można powiedzieć, z wielką inicjatywą i chęcią do grania, więc po prostu zobaczymy, jak długo mi się to utrzyma. Tak, tendencja wzrostowa. Jedynki, dwójki, potem trójki, czwórki i tak dalej. I tak. Podstawą naszego do działania musi być zdobycie najlepiej rzeczy na parzyste, na nieparzyste. Oraz, tak, wiem, że mogą tutaj zwiększyć sobie wartość, ale w sens parzyste, nieparzyste. Ewentualnie na każdą specyficzną wartość. Chociaż na specyficzną wartość nie aż tak bardzo, bo wiecie, no jak już udowodniłem, specyficzne wartości potrafią być dobre, ale potrafią też być bardzo złe. W sumie niepotrzebnie to robiłem. I tak, ogólnie wiem, że mógłbym potencjalnie lepiej tutaj zagrać, szybciej go pokonać czy coś, ale powiedzmy, że tak. Nie wiem, po co to wszystko robię, ale tak. Już się plączę. A tak, miałem dobry dzień. Liczyłem, że naprawdę lepiej mi to wyjdzie, no ale trudno się mówi. Skoro się tak plączy, to się plączy. A co to chciałem? Dobra, potrzebujemy jednego obrażenia, super. Dobra, jestem idiotą. Trudno. Tak, chciałem ogólnie mówiąc tutaj jak najbardziej podbić to, żeby wiecie, mieć jak najwyższe wartości przed starciem. Tam, ale okej, dmuchawka, to super. Dmuchawkę będziemy musieli zostawić, nawet ulepszyć i powoli do niej pakować kosteczki. Powoli, żeby naprawdę nie było żadnych sytuacji nieprzyjemnych. Bo jeśli będę za szybko wrzucał, to tak jak ostatnio skończy to tym, że zginiemy. Teraz szóstki. Do widzenia w następnej turze znowu jedynki. I jest pięknie, bo będziemy mieć właśnie jak widzieć ze sztlecika. Ewentualnie kunai i innych rzeczy potencjalnie, jeśli je weźmiemy. Szczerze powiedziawszy, ile mi tam zostało? 8. Pewnie wystrzeli, ale to czy wystrzelić nie, to bez znaczenia, i tak to przeżyjemy. No, wystrzeli. I tak, dobra. Szybki łyk porannej kawki. Mogę powiedzieć szczerze, tak, nagram to rano. I tak, dobra. Zobaczmy, jak to wyjdzie. Więc no, gdybym był jeszcze trochę zaspany, też mam nadzieję, że zrozumiecie. To nie jest kwestia samego tego, że po prostu jest późna pora czy coś, tylko tym razem wczesna pora. Ale żeby nie było, jest to pora ludzka, nie jak zazwyczaj, więc no. Po prostu stwierdziłem, że właśnie będę i siadał wcześniej rano, jeszcze zanim, nie można powiedzieć, złapią stresy związane z jakimiś innymi nieprzyjemnościami czy coś, no. Rozumiecie chyba, o co chodzi, ale dobra. Dwieczki już wszystkie wyrzucone, niestety szóstka. Oczywiście. Jest tak, czwórki. O, nie są najlepszą sytuacją, więc dobra. Robimy tek. Tak. I w następnym turze znowu jedyneczki, więc jej, może to wygramy. O, jeśli bym... jestem w stanie to wygrać dwójką. Jedynką raczej nie, chociaż mamy cztery jedynki. Wszystkie cztery. Dobra, jednak przy użyciu dwójki to spokojnie wygram. Prawda. Zmarnowałem aktywację swojej supermocy. No i teraz zaczynamy od trójek, co jest ryzykowne. Kieszonkowiec. Ale tak, mimo wszystko było to opłacalne niż marnować. Zaczynamy od pięknego wytrychu, 2-1, dziękuję. I reszta idzie tutaj, żeby jak najszybciej pozbyć się kichacza. I tak. Jeśli chodzi ogólnie jeszcze o takie moje plany czy coś, to jeśli mam teraz kieszonkowca, postaram się go trzymać jak najdłużej z sobą, póki wiecie, nie będzie jakichś większych
trudności, zagrożeń i tak dalej, 3. Okej, to się opłaca, to się też opłaca. I jeden wystrzał czy dwa wystrzały i niwelacja szóstek. Dobra, zniwelujemy szóstki. Najlepsze co można zrobić tutaj jeszcze na ten moment. No. Po prostu wiecie, postaram się trzymać bardzo długo, głównie po to, żeby móc, jak to się nazywa. Mam 4. Jedno będzie trzeba zmarnować, to jest 6 razy 2. Dobra, dobra. To jest ten sam sposób jak ostatnio gramy. Tylko tym razem idealnie na styk, więc no. Jej. Widzicie, co chciałem, no, więc tak. Postaram się trzymać kieszonkowce. Głównie dlatego, że chcę mieć dużo monet, żeby zawsze kupować wszystko, co istnieje i. Daj, albo solo luster. Ale luster będzie na ulepszeń parzysta, więc tak. Zdecydowanie milion kostek to jest dobry wybór. Teraz zobaczymy. A urok wężowego oka za 6 dwie jedynki, popchnięcie to wartość plus 1. Wezmę skórzany pancerz i po tym wszystkim jeszcze będę mógł kupić sobie urok wężowego oka. Wiecie, będę mógł potem zbudować idealnie wszystko. Jak tylko skończę z tym. Właśnie z walką. Tylko muszę pamiętać, żeby rzucić kieszonkowca, co nie będzie trudne. Chyba rzucę go nawet w ten sam sposób jak ostatnio. Jak? Tylko teraz jeszcze tak, to co robię. Żeby otrzymywać zawsze co jedno mniej obrażenie z każdego ataku. A w tej rundzie akurat dzięki tym zmysł 10 otrzymam 8. Więc super. I dobra. Dobrego na czwórki. Nie. Więc zrobimy typowo. Tak, tak. I co, bra, skip szóstek, typowo. I wiem, że co głupio, bo mam salę luster. No ale skip szóstek nadal wydaje się być rozsądniejszym wyborem. Jedzenie na szóstkach. Mimo tego, że mam salę. Głównie dlatego, że jeśli nie będziemy skipować szóstek, to w tym turze, w której właśnie rzucamy salę, będziemy musieli bić z tej, jak to się nazywa, nie pamiętam. Dmuchawki? Chyba dmuchawka? O tak, dmuchawka. A to? Żeby nie było, ma swoje wady. Dwa obrażenia. W trzech kostkach oznacza to, że to były cztery obrażenia, czyli bardzo mało. Teraz tak, kłamarniczka znowu gada to, co już gadała kiedyś, więc będziemy tu po prostu pomijać. I tak, po tym starciu możemy spokojnie zjeść jabłka. Kupić urok wężowego oka. Może być przydatny kiedyś. I tak, dopóki nie ulepszymy sali luster, to możemy już sobie ten urok wziąć. Tak. Będzie to dosyć dobre rozdanie i teraz dobrze. Dwa jabłka niepotrzebne, stereo głowy. Zobaczmy, co sobą prezentujesz tym razem. I tak, potknięcie. Na czwórkach. Nie będę się podykał na czwórkach. 2-2, no dobra, będę musiał tak to zrobić, ale okej. Okej, super. Na piątkach, czy bym mógł? A no mógłbym, ale też nie ma sensu. I zapomniałem zrobić skip szóstek. Tu. No dobra, jak już zepsułem tak, to zrobimy to w ten sposób piękny. I tak. Mogą dwójkę w sumie wrzucić w sztylety, ale mniejsze. No cóż. Dobra, dobra, dobra. Okej. Jakoś to będzie z tego, co widzę. Powiem szczerze, wydaje mi się, że strategia na salę booster i dmuchawkę może być tutaj też zabójcza. Akurat tak się poszczęściło, że już mamy robię te rzeczy, więc tak. Może bardziej by się opłaciło w sumie trójki robić, ale na razie wolę oszczędnie podchodzić do tematu zmiany wartości, w szczególności kiedy to są właśnie wartości, którymi mogę spokojnie operować i będzie co, niech będzie co.
I tym razem zrobimy miski czwórek, które też są niezbyt przydatne. A w ten sposób będziemy mieć już piątki, którymi zawsze mogę trochę chociaż bawić się dmuchawką. Ja. I teraz w sumie... Nie robimy podkręcia. Zaryzykujemy, może się uda. Oczywiście, może się uda. To jest, trzeba było się z tym liczyć, że jak zwykle wpadnie 1-4 w krytycznym momencie. Tak, szóstki, ale to sobie bez różnicy. Tak, bez różnicy, bo dmuchawka spokojnie wykończy stereogłowego. Oj, dobra. Dobra. Odpowiedni moment na łknięcie jabłków. Końca igła. Nie. Raczej to nie jest dobry moment na zabawę w tucie. Dobra, tak, zaczynam od jedynek, idealnie. Korzysta. Czyli trzeba będzie na dwójkach to zrobić, czyli nawet na jedynkach mogę teraz pancerz i w sumie przerzucimy się na dwójki. Mogę użyć wytrychu, byłoby lepiej, ale niestety zapomniałem. Dobra. Teraz tak, sztylet, sztylet, sztylet. Super. Tak, tutaj dostaniemy dwie trucizny. W sumie dobra, to było głupie, wspomniałem, że właśnie tylko i wyłącznie truje. A więc cóż. Teraz sztylet, sztylet, sztylet. Jakoś to będzie. Ma już 19 z 34, czyli no nie jest źle. Prawie połowa. Będzie dobrze. I dobra, czwóreczki. Najgorsza wartość, jaką chyba mogę mieć póki co. Więc... zaryzykujemy z tym. Jeden, okej, okay, akceptuję to. I skip szóstek, czy nie? Nie, tym razem nie skipuję. Tym razem zobaczymy normalnie właśnie, jak to będzie wyglądać. I tak, jestem świadom tego, że olbrzymia trucizna na mnie wchodzi i muszę szybko działać, ale... poradzimy sobie. Pierwsze co, to dwie jedynki. Tak, a nawet trzy jedynki. Ile on może potrzebuje? Ten 24. Robić same szóstki. Dobra, przeżyjemy teraz, więc nie ma co się tak przyjmować. O, zagram to w ten sposób. Nie jest to może najmądrzejsze, najlepsze, ale... wydaje mi się sensowny i tak. I nie ma samych szóstek, więc przeżyjemy. Na 4 HP, ale tak. Przeżyjemy. Dobra. 3 jedynki, potrzebuję 5 obrażeń. I zrobione. Na szczęście teraz, jeśli się nie mylę. Mam nadzieję, że się nie mylę, bo jeśli się mylę, to będę panika. Dobra, nie mylę się, jest level up. Dodatkowa kostka, super. No i kowadło, na którym teraz Salelustr przekształcamy, przez co będziemy kostkami srać, jak głupi. I teraz tak, zamiast czego bym ją chciał? Na obecny moment niech będzie zamiast, powiedziałbym nawet sztyletu, chociaż sztylet jest jeszcze dobry. Wytrych. Też ryzykowny, ale okej. I zobaczmy, co my tu mamy. Magiczna włócznia. A niestety to byłoby tylko raz na kilka tur. Chociaż nie, co tury będziemy mogli to robić, jeśli będziemy mieć co najmniej 6 kostek. Dobra, biorę, bo teraz to już jest potężna synergia potencjalna. Do widzenia z tym. I tak. Zobaczymy, ja tu jej znowu idę na mocne ryzyko. Ale tak, nie mam wytrychu, to w sumie było głupie, bo gdybym miał wytrych, to mógłbym naprawdę każdej turze robić to. Dobra, jeszcze trzeba będzie to poprawić. To pięcie, mnóstwo trójeczek, bijemy po prostu ile wlezie. I tak, 12 życia mu zostało. Trochę dużo, ale dobrze. Oślepa dwie kostki. Ale to nie ma znaczenia, i tak będę znał tą wartość. Zaraz się zobaczy, co dalej. No dobra, wybaczcie to krótkie cięcie, ale teraz zobaczmy, co tu mamy. Oczywiście tak, bo musimy to zrobić. Teraz tak, dwie czwórki. Nie są to najlepsze wartości, ale tak. Muchawką. W ten sposób będziemy mieć 10 obrażeń na szóstce. Jej!
Nie żeby, wiecie, miało to jakieś wielkie znaczenie, ale, tak. Już nie tylko będziemy mogli to robić co turę. I proszę. Dobra, to jest ciekawa strategia. Polegać na dmuchawce, cel lustry i tak dalej. Cóż, działam na baterii awaryjnej. Nie możesz, znaczy nie można oczekiwać cudów. Okej, dobra, tego jeszcze nie mówił, więc tak, tylko to przeczytałem. I dobra, 5 monet, coś tutaj jeszcze cennego było. Teleportacja, super, ale za rzadko będzie dostępna. Chociaż nie, dobra, kogo ja oszukuję, bierzemy, teraz mam taki chory, po prostu tutaj plan, bo już, no. Jestem skłonny nawet póki co pożegnać się ze szletem na rzecz tego. A tutaj, no, ze skrzynym pancerzem. Wiem, że teraz to będzie fatalne, jeśli chodzi o bicie obrażeń, ale no, patrzcie na to, Alchemiczka, o nie. To może być ryzykowne na alchemiczkę. Zaryzykujemy i tak. Zaryzykujemy, po prostu ja chcę zobaczyć, jak to będzie się sprawdzać. Oj, trochę laguję. Ale dobra. A nie ma to teraz znaczenia wielkiego, więc robimy tak, tak. Teraz przy pierwszej okazji parzystej rzucamy to i to. Zwiększamy wartości, ile się da. Proszę, albo szóstka, albo piątka. Robimy piątkę. I dmuchawkę. Na tej turze szóstka. No, no, widzicie to? Na razie jesteśmy zależni w pierwszej turze. I w sumie w każdej, przez pierwsze kilka tam ruchów, jesteśmy zależni oczywiście od... brakuje mi słów teraz. 1,5 proszę. Nie 2,4. Ale dobra też. Pewnie. Wracając. No, jesteśmy zależni właśnie od tego wszystkiego. No ale teraz, co tu mamy 6 kostek, czyli idealnie możemy prawie, że już wartości sobie ustalać, jakie chcemy. Trochę obrażeń będzie. Niestety. Ale powinniśmy zdążyć. Powinniśmy spokojnie zdążyć. Więc tak. 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 Jest tak. Unik. Dwa obrażenia. I dobra. Dobra. 5 obrażeń unikniemy. 5 niestety dostaniemy. Wiecie, nie jest to idealne, ale... No... Patrząc na to, jak szybko zbywamy kostki, teraz tylko zrobić jakieś właśnie ulepszenie na dmuchawkę. I... No... Nie ma co płakać, po prostu będziemy mogli żyć, nie umierać. Zaciąłem dużo życia, oczywiście, ale mówię, to było ryzykowne. Ja chciałem tego ryzyka, więc no. Jest dobrze, i teraz co mi tutaj oferują? Skórzany pancerz za szczura. Kurące, ale nic z tego. O, latarnie. Oczywiście wezmę. Nie, żeby to było jakoś super potrzebne i tak. Na nią... Nie. Nie będę tego nosił, tutaj... Mam pancerz czy sztylet? Nie wiem, co byłoby lepsze. To zaklęcie teleportacyjne, jak widzicie, jest ciekawe, ale trochę za słabo, żeby to było aż takie opłacalne. Tak, sztylet rozwiązałby trochę problem obrażeń. Z drugiej strony pancerz... Maga mniej. Dobra, wiecie co, starczy tego kieszonkowca po prostu. Idźmy w taki sposób. Będzie bezpieczniej. I tak, Aurora, potem to i Krystalina. Dwie dosyć trudne przeciwniczki. Ale musimy dać radę, więc będzie dobrze. Okej, tak. Dobra, do szóstki nie dotrwamy od razu. Chociaż... zaryzykuję. I to jest tak. 4, 5, 6. Idealnie, żeby szóstkę w pierwszej rundzie rzucić. Dobra. Dobra. Okej, to jest jednak dobra strategia. To jest jednak dobra strategia. A to jest fatalne. Dobrze, że brałem jednak sztyleta. Bez niego to byłoby kiepsko.
tak. Dobra. Damy 6, no super. To szczęście zmieni pogodę. Na całe nieszczęście za coś takiego znowu. Na ten moment padniemy. Niestety. Za dużo zaryzykowałem, to mogę się przyznać. Ale było przyjemnie, więc po prostu wyłapałem kolejny schemat, jak tutaj to sobie z tym radzić. Dobra. I teraz. Gdybym miał unik, to byłoby chyba tutaj lepiej. Ale tak, dobra, to jest 4, 5. Mamy tyle kostek jeszcze do wykorzystania. Okej, okay, tutaj 1/6. Tym wszystkim mogę bić. Zapomniałem też o tym, żeby szali ustawić, więc tak. Wiem, że jest to głupie, no ale trudno się mówi. Okej, okay, mogę to chyba bezpiecznie jeszcze rozwiązać, ale trudno. A teraz tak, przeżyjemy na 1. Ona się wleczy i coś nas zabije. Gdybym tego nie robił, to może byśmy jeszcze... nie przeżylibyśmy na 1 HP. Więc tak, no, moja głupota i to, że chciałem ryzykować, więc tutaj nie ma co mnie... nie ma co po prostu gdybać. Naprawdę, jeśli ktoś ma gdybać, nie róbcie tego, proszę. Bo ja jestem świadom, że tutaj totalnie zepsułem. Ale to już poniosła mi po prostu fantazja. Ale tak, w następnym epizodzie za to już mogę wam powiedzieć, że zdecydowanie sobie poradzimy lepiej. Mam już mniej więcej ułożone plany, co, jak, gdzie. O ile oczywiście dobre przedmioty się trafią, bo to jest też najważniejsze. Ale tak, na ten moment dziękuję wam bardzo za uwagę, wiem, że króciutko, ale co mam dłużej robić. Jeden pełny przebieg, taki dosyć ciekawy. Zlamiłem, oczywiście. Ale spokojnie, będzie dobrze. I mogę wam powiedzieć, że tak, w następnym odcinku będzie sukces. Trzeba będzie nawet powycinam jakieś tam całe podejście w następnym czy coś, ale chcę wam po prostu pokazać już te sukcesy. Ja patrzę, będę miał jakiś szalony, dziki plan po prostu, jakieś szalone podejście, które zakończy się porażką. To wtedy nie ma przebacz, będę musiał wam pokazać, a póki co, to tyle, jak już mówiłem, więc trzymajcie się, no i hej, hej.